Mówiącej zaginionej Sarah Payne. Mała Sara bawiła się z młodszą siostrą i dwójką starszych braci, gdy nagle coś ich rozłączyło. 1 lipca 2000 roku 8-letnia Sarah Payne zniknęła podczas zabawy. 17 dni później znaleziono jej ciało. Ray Whiting, karany wcześniej pedofil, odebrał jej życie. Opinia publiczna była wzburzona jak nigdy dotąd. Rodzina Sary, pogrążona w głębokim szoku, zainicjowała kampanię na rzecz zmian w prawie. Śmierć Sary nie mogła przecież pójść na marne. Ta zbrodnia zszokowała Brytyjczyków. Zbrodnie, które wstrząsnęły Wielką Brytanią. Sarah Payne. Spytała, widzieliście Sarę? Eli powiedział, nie mogłem jej nigdzie znaleźć. Wszystko stało się tak nagle. Oddzielona od innych dzieci, mogła, zdaniem policji, zgubić się. Nie ma dowodów, że została uprowadzona. Oderwał od niej wzrok, żeby sprawdzić, co z Charlotte i Luke'em. W tym czasie zniknęła. Od razu zaczął jej szukać. Policja potrzebuje pomocy wszystkich mieszkańców kraju. Policja w Sussex natrafiła dziś wieczorem na ciało małej dziewczynki, Sary Payne, która zaginęła na początku miesiąca. Straciłam nad sobą kontrolę. Płakałam i krzyczałam. Policja obawiała się, że Roy Whiting znów uderzy, ale nie mogła go zatrzymać. Pedofile, nawet jeśli już byli wcześniej karani, właściwie nie panują nad swoim życiem. Czuliśmy się fatalnie, gdy głośno powiedzieliśmy, nasza córka zniknęła. Sara była uroczą, 8-letnią dziewczynką. Miała trójkę rodzeństwa, która ją uwielbiała. Sara była trzecim dzieckiem z czwórki. Jeśli ktoś ma dużą rodzinę, wie, że każde dziecko jest inne. U Sary wszystkim rządziła wyobraźnia. Mówiła tylko o wróżkach, elfach i chochlikach. Była pierwszą dziewczynką w całej rodzinie, więc babcie kupowały jej piękne sukienki, skarpetki i inne rzeczy. Była bardzo dziewczęca. Nie musiała być silna, będąc pod opieką dwóch starszych braci. Gdy pojawiła się młodsza siostra, zdecydowała, że przy niej będzie udawać chłopca. Miała wielkie serce. Nie byłam wzorową gospodynią domową i nie obowiązywały u nas żadne surowe reguły. Dzieci jadły kolację i szły do łóżek o różnych porach. Żyliśmy trochę w bałaganie, żywiołowo. Gdy kłóciliśmy się, to na potęgę. Gdy się bawiliśmy, to głośno i radośnie. Tak to wtedy było. O tragicznej śmierci Sary Payne opowiedzą jej matka, też Sara, i Phil Clark, oficer prowadzący sprawę. 1 lipca 2000 roku. Sobotni poranek w domu Payne'ów. Gdy Mike śpi po nocnej zmianie, jego żona idzie do pracy w miejscowym pubie z Charlotte i Sarą. Wzięłam dziewczynki ze sobą do pracy, jak zwykle w soboty. Jest tam wielki ogród, w którym mogą się bawić z córeczką właścicielki. Po powrocie spakowaliśmy się, wsadziliśmy dzieci do wozu i ruszyliśmy nad morze. Rodzina chciała spędzić weekend w zachodnim Sussex u rodziny Mike'a. Był gorący lipiec. Nie widzieliśmy Terego i Les od dawna. Wcześniej odwiedzaliśmy ich raz w miesiącu, żeby zjeść razem niedzielny obiad. Podjęliśmy nagle decyzję. Niczego wcześniej nie planowaliśmy.
Dziadkowie, Les i Terry, radośnie przyjęli przyjazd bliskich. Cała rodzina wkrótce zasiadła do stołu. Wszystko było gotowe. Obiad niemal podany. Przywitaliśmy się, wypiliśmy drinka i po chwili już wszyscy siedzieliśmy przy stole. Potem dzieci poszły się bawić do ogrodu. Toczyło się normalne, rodzinne życie. W ciepłe popołudnie Sara i jej rodzina wybrali się na spacer nad morze. Poszliśmy na plażę tak, jak to obiecaliśmy dzieciom. Potem Terry chciał nam pokazać nowy dom przyjaciół w wiosce. Dzieci oczywiście poprosiły, żeby mogły zostać na plaży. To, co się stało później, zmieniło życie Payne'ów na zawsze. Zostaliśmy z nimi jeszcze trochę, rzucając do wody kamyki. Chciały koniecznie zostać. Był piękny, ciepły wieczór. Pozwoliliśmy chłopcom. Mieli 13 i 12 lat, byli tu już rok i dwa lata wcześniej i dobrze znali okolice. Spytali, czy dziewczynki mogą zostać. One też zaczęły o to prosić. To była jedna z tych chwil, gdy musisz podjąć decyzję, czy dać już dzieciom więcej samodzielności, czy jeszcze z tym zaczekać. Nakazaliśmy im, żeby we wszystkim słuchały najstarszego Lee. Gdyby się zmęczyły lub znudziły zabawą, miały wrócić do babci. Ostatni raz widziałam Sarę, gdy biegła krzycząc po plaży i machała do mnie w geście pożegnania. Gdy Sara wesoło bawiła się z rodzeństwem na plaży, jej rodzice i Terry poszli do przyjaciół. Weszliśmy do pubu i zabawiliśmy tam dłuższą chwilę. Potem wracaliśmy przez pola. Czas powoli upływał. Nigdzie nie byliśmy dłużej niż kwadrans, ale też nie spieszyliśmy się. Zamierzaliśmy wrócić wkrótce do domu, wysłać dzieci do łóżka i spokojnie spędzić resztę wieczoru. Ale gdy wrócili do domu, ich spokój został brutalnie zniszczony. Gdy wróciliśmy, zobaczyliśmy Les czekającą przed domem, co uznałam za bardzo dziwne. Trzymała Charlotte za rękę, a chłopcy stali obok. Spytała, czy widzieliśmy Sarę. Lee powiedział, nie mogłem jej nigdzie znaleźć. Wszystko stało się tak nagle. Moja córeczka zniknęła. Ta myśl brzęczała mi w głowie, gdy ogarniał mnie coraz większy strach. Sara Payne dowiedziała się, że jej 8-letnia córeczka zaginęła. Bawiła się z rodzeństwem 150 metrów od domu dziadków, ale teraz nigdzie jej nie było. Natychmiast zaczęłam się rozglądać. Chwyciłam Charlotte za rękę i pobiegłam ku głównej drodze. Właściwie ledwo się na niej mieści samochód. Mike zaczął szukać na polach, a Terry na plaży. Sprawdziliśmy każdy kąt. Les została w domu na wypadek, gdyby mała nagle się pojawiła. Wszyscy głośno ją wołali i szukali. Dotarłam do końca drogi, gdy zrozumiałam, że to bez sensu. Sara była lękliwa, nie umiała nawet bawić się w chowanego, bo zaraz wychodziła i pytała, czemu nikt mnie nie znalazł. Z pewnością nigdzie by się nie ukryła. Rodzina przeczesała okolice, wierząc, że dziewczynka mogła się zgubić. Gdy okrzyki nie milkły na polach, Sara gorączkowo analizowała sytuację. Dzieci poszły się bawić na pola. Robiły to już wcześniej. Pszenica obrodziła, więc na polu łatwo było się schować.
Sara upadła i była rozzłoszczona, więc postanowiła sama wrócić do domu. Lee szedł za nią, ale wtedy przewróciła się Charlotte, więc każdy z chłopców zajmował się jedną z sióstr. Lee robił wszystko właściwie, tyle że oderwał od niej wzrok, żeby sprawdzić, co z Charlotte i Luke'em, i w tym czasie ona zniknęła. Godzina 20:15. Sary Payne nie było już od godziny. Choć cała rodzina jej szukała, 8-latka zaginęła. Do poszukiwań włączyły się inne osoby, widząc, jak bardzo jesteśmy przerażeni. Ciągle czepiałam się nadziei, że może wszystko okaże się żartem. Z dziećmi tak już jest. Jesteś bliski paniki, że ich nie ma, gdy nagle wyskakują z jakiejś kryjówki. Jednak myśl, że mała zabłądziła na polu i jest gdzieś tam przerażona, była coraz silniejsza. Gdy zapadł zmrok, Sara zrozumiała, że będzie potrzebna znacznie liczniejsza pomoc. Stwierdziliśmy, trzeba powiadomić policję. Nikt nie wiedział, gdzie ona jest. Z kim mam połączyć? Z policją. Moja córka zaginęła. Już łączę. Pogotowie policyjne, w czym problem? Moja 8-letnia córeczka zaginęła godzinę i 3 kwadranse temu. Sara Payne zadzwoniła na policję w sobotę o 8:45 wieczorem i podała, że jej 8-letnia córeczka zaginęła. Takie incydenty mają u nas wysoki priorytet, więc oficer dyżurny od razu zmobilizował wszystkich wolnych policjantów do akcji, zapowiadającej się jako nocne poszukiwania. Bałam się tego telefonu na policję. Coś takiego uświadamia ci brutalną realność sytuacji. Od początku podejrzewałem, że to może być ogromna operacja i że będziemy musieli postawić całą policję Sussex na nogi. Czuliśmy się fatalnie, gdy głośno powiedzieliśmy, nasza córka zniknęła. Dobrze, że potraktowano nas poważnie. Godzina 21. Gdy policja się zjawiła, Payne'owie przedstawili rozwój wypadków. Policjanci zaczęli nas wypytywać o przebieg zdarzeń. Wtedy jeszcze nie położyliśmy dzieci do łóżek. Wszystkie pułapki, w które dziecko mogło wpaść i ugrzęznąć, rowy, dziury i inne, w promieniu pół kilometra od miejsca, w którym je widziano ostatni raz, zostały dokładnie sprawdzone. Mała nie była w swoim domu, tylko u dziadków, w terenie, którego nie znała i w którym wcześniej się nie bawiła, więc mogła po prostu zabłądzić. Oczywiście mogła zostać uprowadzona, ale równie dobrze mogła się zgubić. Ktoś mógł ją zabrać w inne miejsce, ale mogła też na przykład tkwić w jakiejś dziurze. Istotny był fakt, że nigdzie w okolicy nie znaleźliśmy czegoś, co by należało do małej Sary. Na przykład części odzieży, zabawki lub innej rzeczy. To mogło wskazywać, że została stamtąd zabrana w inne miejsce. Whisked away. Gdy do akcji poszukiwań Sary włączyło się coraz więcej osób, jej brat mógł mieć klucz do zagadki jej zniknięcia. Policjanci chcieli dokładnie wypytać chłopców o szczegóły ostatnich zdarzeń,
gdy Lee odciągnął mnie na bok i powiedział: Mamo, ja coś widziałem, ale nie wiem, czy o tym mówić. Widziałem tam obcy wóz. Powiedział: To było w tym samym czasie. Pan w białym aucie uśmiechał się i machał do mnie. Spytałam: Pamiętasz, jak wyglądał? Tak. Ja na to: lepiej powiedzieć o wszystkim policji, a on: nie chce, żeby szukali kogoś innego, a nie Sary. Odparłam: powiemy im i niech sami zdecydują, co robić. Tylko on widział potencjalnego porywacza. Opowiedział nam, że ten człowiek miał białego vana. Uśmiechał się i machał do chłopca w chwili, gdy ten go mijał. Ośmioletnia Sarah Payne 24 godziny wcześniej bawiła się z rodzeństwem, gdy nagle zniknęła bez śladu. Z upływem czasu rozmiary akcji poszukiwań rosły. Policja szukała każdego śladu, który mógłby pomóc w odnalezieniu dziewczynki. 2 lipca. Zakładając, że dziecko żyje, rozpatrywaliśmy dwie możliwości. Po pierwsze, mogło zostać uprowadzone i teraz było przetrzymywane gdzieś w zamknięciu. Szukaliśmy więc miejsca, w którym porywacz mógł je uwięzić. Po drugie, mogło wpaść w jakąś naturalną pułapkę. Mniej lub bardziej świadomie i nie potrafiło się z niej uwolnić. Cały czas jednak zakładaliśmy, że mała żyje. Coraz więcej osób zgłaszało chęć pomocy w poszukiwaniach. Wszyscy modlili się, żeby Sara odnalazła się cała i zdrowa. W międzyczasie mieszkający w okolicy i karany już wcześniej pedofil Roy Whiting został wezwany na policję. Gdy dziecko zostaje porwane, rutynowo sprawdza się tego typu osoby jako oczywistych podejrzanych. Whiting powiedział nam, że w dniu zniknięcia Sary był w lunaparku w Brighton. Inaczej mówiąc, kręcił się w miejscu chętnie odwiedzanym przez dzieci i młodzież. Zachowanie Whitinga było podejrzane. Po przesłuchaniu policjanci postanowili nie spuszczać z niego oka. Tymczasem rodzina Sary wystąpiła w mediach z dramatyczną prośbą do społeczeństwa. Policja potrzebowała pomocy wszystkich mieszkańców kraju i najlepszym sposobem zwrócenia uwagi opinii publicznej jest wystąpienie zrozpaczonych rodziców w telewizji. Mieliśmy wziąć udział w konferencji prasowej. To był chyba poniedziałek. Sara zaginęła w sobotę, więc to musiało być w poniedziałek. Redaktor Martin wyjaśnił mi, co i jak powinnam powiedzieć i chciał mi to nawet napisać na kartce, ale spojrzałam na niego i nie musiałam mówić, co może sobie zrobić z tą kartką. Było jasne, że trzeba to zrobić i zrobiono to dość wcześnie. Jeśli dobrze pamiętam, Payne'owie pojawili się w telewizji we wtorek rano. Jestem głęboko wdzięczna tym setkom ludzi, którzy przychodzą do nas, oferując swoją pomoc. W poszukiwaniach brało teraz udział 500 policjantów i setki ochotników. Specjalna grupa nurków prowadziła poszukiwania pod wodą. Śmigłowiec obserwował teren z powietrza. Ogromną pomoc okazało nam wojsko. Zrobiono zdjęcia lotnicze każdego metra kwadratowego Sussex i części Surrey.
Specjaliści zbadali zdjęcia, typując miejsca, w których niedawno kopano lub doszło do innych nietypowych zdarzeń. Mieliśmy co robić. Oglądaliśmy wszystko. Ciało Sary Payne zostało znalezione 25 kilometrów od domu jej dziadków. Przez 2 tygodnie jej matka, też Sara i reszta rodziny modlili się o jej powrót do domu i pomagali policji w poszukiwaniach. Teraz wszystkie nadzieje runęły. Usłyszeli wiadomości potwierdzające ich najgorsze obawy. Przez moją głowę przebiegały tysiące myśli. Wiedziałam już, że nie żyje. I że zginęła szybko, co dawało jakąś pociechę, że chociaż nie cierpiała. Pojawiło się pytanie, dlaczego? Sara nie mogła walczyć i nawet jeśli próbowała się bronić, była za słaba, żeby odepchnąć dorosłego. Emocje w takiej chwili są bardzo silne. Dominuje głęboki smutek. Dla nas stało się jasne, że popełniono potworną zbrodnię. Detektywi zaczęli teraz szukać śladów prowadzących do zabójcy Sary. Pewna kobieta z sąsiedniej wioski zadzwoniła na policję. Zobaczyła but na poboczu drogi. To było jakieś 8 dni wcześniej. Gdy później znów tamtędy jechała, but wciąż tam był. Na szczęście nie dotykała go, tylko powiadomiła nas. To był przełomowy moment. Mieliśmy nowy ślad, bo cały ten teren został wcześniej dokładnie sprawdzony, gdy szukaliśmy rzeczy Sary. Lipca. Trzy dni później zbieg okoliczności sprawił, że Roy Whiting, który 3 tygodnie wcześniej był przesłuchiwany przez policję, znów ściągnął na siebie jej uwagę. Był pod obserwacją i w tym czasie ukradł samochód. Chciał uciec z Crowley po tym, jak ukradł tam wóz. Policjanci widzieli, jak kradnie i chcieli go zatrzymać. Wtedy on próbował uciec, taranując radiowóz. Za to właśnie został zatrzymany i od kilku dni przebywał w policyjnym areszcie. Roy Whiting was in prison. Lipca. Whiting siedział w areszcie, więc policjanci skorzystali z okazji i znów spytali go o Sarę Payne. Po znalezieniu ciała Sary, Whiting był głównym podejrzanym. Było bardzo ważne, żebyśmy jak najszybciej przesłuchali go w sprawie zabójstwa. Gdy pojawił się Peter Kennett, policja prowadziła już śledztwo w sprawie zabójstwa. Codziennie pytał swoich śledczych, czy mają już dowody winy Roya Whitinga. Nawet jeśli nie mieliśmy dowodów i jego aresztowanie wiązało się z inną sprawą, musieliśmy wykorzystać tę niezwykłą okazję. Gdy Whitinga przesłuchiwano, Sara i jej rodzina starali się godnie uczcić pamięć zamordowanej dziewczynki. 12 sierpnia. Wielki ból łatwo może zmienić się w gniew. To właśnie czuli ludzie, którzy mówili,
czy w ogóle go złapią? Albo powinni powiesić drania i tak dalej. To kalało pamięć Sary, choć oni chcieli tylko wyrazić gniew i gorycz. Ta sprawa dotknęła społeczeństwo brytyjskie do głębi. Od tamtej pory zdarzały się podobne historie, ale ta jako pierwsza zapadła tak głęboko w społeczną świadomość. Postanowiliśmy zrobić coś na jej cześć, żeby zamknąć definitywnie sprawę i przywrócić ją na nowo nam, jej bliskim. Wcześniej dzieliliśmy się nią ze społecznością, bo to było konieczne. Nie żałowałam tej decyzji. Ale niełatwo jest dzielić się córką z całym krajem, gdy chcesz tylko włożyć po niej żałobę i pomodlić się w jakimś kątku, a później próbować żyć dalej. Żałobnicy tłumnie oddawali cześć zmarłej Sarze. Jej matka, choć pogrążona w żałobie, uznała, że śmierć jej córeczki nie może być daremna. Zaczęła badać sytuację prawną pedofilów. W naszym systemie prawnym były luki i błędy. Uznaliśmy, że jedną rzecz trzeba szybko zmienić. Rodzice mieli pełne prawo wiedzieć. W Ameryce mówi się im to, czy tego chcą, czy nie. Może komuś to wyda się krzywdzące dla tych ludzi, ale powiedzmy to wyraźnie. Dzięki temu może będzie mniej takich zbrodni. Sara szybko odkryła potrzebę zmian. Wzorując się na amerykańskiej ustawie Megan, zażądała ograniczonego dostępu rodziców do rejestru pedofilów mieszkających w danej okolicy. Mam wrażenie, że wszyscy troszczą się o prawa tych ludzi, zaś nikt nie myśli o dzieciach. Policja niestety ma związane ręce. Jeśli policjant dostrzeże pedofila pod szkołą, nie może mu nakazać, żeby stamtąd odszedł, bo jego prawem jest móc stać tam, gdzie chce. Ci ludzie wychodzą z więzienia i tygodniami unikają zgłaszania się na miejscowej policji. To jest złe. Przy wsparciu gazety News of the World zaczęła się walka o ustawę Sary. Uznałam, że po strasznej śmierci mojej córeczki mam prawo walczyć o to, by inne dzieci nie ginęły w ten sposób. A nie będzie do tego dochodzić, jeśli rodzice będą wiedzieć. News of the World to poczytna gazeta, dziś obrzucana błotem, bo spróbowała naruszyć wygodną dla pedofilów ich anonimowość. Ci ludzie mogą popełniać swoje zbrodnie właśnie dlatego, że nikt nie nadzoruje ich poczynań. Często w ich sąsiedztwie mieszkają nieświadome tego faktu dzieci. Chcę, żeby ich rodzice wiedzieli, z kim mają do czynienia. Możliwe, że publikacje w gazecie wydały się komuś szokujące. Ja też doznałam szoku, bo tam właśnie pierwszy raz dowiedziałam się o Roy Whitingu. Gdy kampania Sary nabierała rozmachu, śledczy badali każdy fragment życia Whitinga. Ustaliłem, że ten człowiek kupił określony typ vana. To był wóz dostawczy. Jego wnętrze było obudowane sklejką, żeby przełożone towary się nie niszczyły. Taką sklejkę łatwo można wyjąć i spalić. Ten człowiek był bardzo ostrożny i znał się na kryminalistyce. Pedofile często mają sporą wiedzę z tej dziedziny, bo balansują na krawędzi prawa.
Mimo to udało nam się znaleźć w vanie dwa włosy Sary Payne. Badania kryminalistyczne przyniosły istotne dowody, choć powiązanie Whitinga z zabójstwem nie zostało jeszcze potwierdzone. Jednak czarny bucik znaleziony 3 dni później niż ciało Sary definitywnie go pogrążył. W buciku były pewne włókna. Precyzyjne badanie wykazało, że włókna te pochodziły z tkaniny znalezionej w wozie Whitinga. To już nie mógł być przypadek. Mieliśmy niezbity dowód, że Sara Payne była niedawno w wozie Roya Whitinga. Ten dowód był rozstrzygający dla losów śledztwa. Gdybyśmy nie znaleźli tego buta, Whiting może przebywałby dziś na wolności. 6 lutego 2001 roku. Dowody rzeczowe wskazały, że Whiting był zabójcą, więc znów go przesłuchano. Był blady, pocił się, nerwowo palił papierosa. Wykazywał typowe objawy zachowania osoby winnej przestępstwa. Roy Whiting został oskarżony o zabójstwo Sary. Gdy czekał na proces, jej matka kontynuowała walkę o zmiany w prawie chroniące dzieci. Zmieniliśmy wszystko. Zamiast 4 tygodni na zgłoszenie się na policję mieli 3 dni. W rejestrze musiało widnieć aktualne zdjęcie. Zdjęcie mogło, choć nie musiało być robione raz w roku. To samo dotyczyło odcisków palców. Osiągnęliśmy wspaniałą rzecz. Udało nam się doprowadzić do zgodnej współpracy różnych agent i organizacji. W końcu. 12 grudnia 2001 roku. Siedemnaście miesięcy po zniknięciu Sary, Roy Whiting stanął przed sądem. Dla oficera policji chwila ogłoszenia werdyktu przysięgłych jest szalenie ważna. Właściwie nie wiem, czy przysięgli oceniają sprawę w taki sam sposób, jak robi to policjant. Ja nie miałem cienia wątpliwości, że to Roy Whiting zabił Sarę Payne. I nie mam do dziś. Whiting został uznany za winnego porwania i zabójstwa Sary. Nie przyznał się do winy, ale dowody były przytłaczające. Otrzymał dożywocie bez prawa do zwolnienia warunkowego. Sprawiedliwości stało się zadość, ale nic ponadto. To nie mogło nam zwrócić Sary ani niczego zmienić w naszym życiu. Dostaliśmy jedynie luksus niemyślenia więcej o mordercy. Wiedzieliśmy, że już nigdy nie odzyska wolności. Walka Sary Payne, matki, o sprawiedliwe prawo nie słabnie. Dzięki niej powoli wprowadza się zmiany, które zwiększają bezpieczeństwo dzieci. Nie mogę zrozumieć, jak człowiek karany za molestowanie dziecka mógł mieszkać w miejscu, gdzie żyją lub przyjeżdżają na wakacje rodziny z dziećmi. Zawsze będą tacy, którzy będą chcieli krzywdzić dzieci. Nigdy tego nie zrozumiem, ale wiem, że są, bo jednego z nich spotkałam. Żadna resocjalizacja tu nie pomaga. Po prostu trzeba stać między nimi a dziećmi. Tylko to się sprawdza. Człowiek, który zabił Sarę Payne, trafił za kratki, jednak jej matka nie zamierza kończyć swojej walki w obronie dzieci. Prawo to ważna rzecz, ale czy zapobiegnie podobnym tragediom?
Nie wierzę, żeby prawo mogło zmusić ludzi do nierobienia jakichś rzeczy, jeśli koniecznie chcą je zrobić. Czasem staje się to dla nich sensem życia. Robią to zawodowo lub hobbystycznie. Jeśli czegoś bardzo pragną, robią to. Wierzę, że w przyszłości zostanie znaleziony sposób na powstrzymanie pedofilów od krzywdzenia dzieci. Zawsze będę pamiętała jej śmiech. Brakuje mi jej każdego dnia. I tak już będzie do końca mojego życia. Będzie mi brak sprzeczek z nią. Nie będę widziała, jak dorasta. Nie będzie mnie przyprawiać o siwe włosy swoimi wybrykami, hormonami, miesiączkami, chłopakami. Nie zobaczę, jak zakłada rodzinę. Daje mi wnuki, realizuje swoją karierę zawodową. To wszystko nam odebrano. Mieliśmy ją przez wspaniałe 8 lat. I za nic w świecie bym tego nie oddała. Choćby jednej minuty. Wersja polska to Ja Studios. Tekst Marek Baran. Czytał Remigiusz Fladrowski.